Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo. Wielu z Państwa mówiło o solidarności, mówiło o praworządności. Przywoływaliście Państwo zasady, które powinny być stosowane w Unii Europejskiej, bo przecież one legły u podstaw stworzenia naszej wspólnoty. Ale to właśnie Parlament Europejski, to właśnie Państwo proponujecie łamanie tych zasad. Nie ma w traktatach zapisanego powiązania funduszy europejskich czy budżetu europejskiego, wypłaty tych środków z praworządnością. Jest to próba narzucenia w tej chwili przez większość będącą w tym parlamencie zasad, które nie są zapisane w traktatach, które nie obowiązują, nad którymi Unia Europejska nigdy nie dyskutowała i których nie przyjęła. A więc jeżeli mówicie Państwo o praworządności, to sami musicie odpowiedzieć sobie na pytanie, czy aby tej praworządności właśnie wy w tej chwili nie łamiecie. Przywoływana często była tutaj Polska, mój kraj. I muszę Państwu powiedzieć, że w Polsce praworządność ma się doskonale. W demokratycznych wyborach Polacy zdecydowali o wyborze partii, mojej partii, Prawa i Sprawiedliwości, które utworzył rząd i który realizuje konsekwentnie program, do którego zobowiązali nas polscy obywatele. I polski rząd dba o interesy Polski i dba o interesy Polaków, bo taka jest jego rola i do tego został zobowiązany w demokratycznych wyborach. I oto próbuje się w tej chwili tutaj, na tej sali, przekonywać wszystkich, że porozumienie z lipca zakładało coś innego niż rzeczywiście ustalono. Bo zapis o praworządności, czy ta dyskusja, która wtedy się toczyła, w zupełnie innym szła kierunku. I Państwo o tym doskonale wiecie. Nie można arbitralnie narzucać woli większości, mniejszości tylko dlatego, że Państwo reprezentujący tutaj większość Parlamentu Europejskiego uważacie, że to, co jest dobre dla Was, jest dobre dla Unii Europejskiej. Tak nie jest. Unia Europejska to 27 państw. To 27 wrażliwości, to 27 narodów, to 27 gospodarek. A naszym obowiązkiem, bo do tego zobowiązują nas traktaty i do tego zobowiązuje nas idea, na której została zbudowana Unia Europejska, jest solidarność, uwzględnianie interesów wszystkich państw członkowskich i wszystkich Europejczyków i chronienie i dbanie o interesy wszystkich mieszkańców Unii Europejskiej. Dziękuję Państwu bardzo.